Kiedy dokonywano uroczystego otwarcia slalomowych mistrzostw Polski w paralotniarstwie, nikt nie przypuszczał, że za niecałe 2 godziny dojdzie tutaj do tragedii. Tuż po godzinie 17:00 podczas przygotowania trasy slalomu jeden z członków obsługi zniknął pod wodą. Przy brzegu trwał wtedy pokaz ratownictwa wodnego. Ćwiczyliśmy tutaj z tymi lotniarzami podejście do takiej sytuacji, gdzie wpadnie ktoś do wody. I dosłownie zakończyliśmy te ćwiczenia, zeszliśmy wszyscy z łodzi, z pontonu na brzeg. W międzyczasie na ostatniej platformie zauważyliśmy faceta, który kiwa, macha do nas dosłownie tak rękoma. Patrzyłem w tamtą stronę i zresztą inni koledzy, którzy byli na brzegu również, i wydawało nam się, że od platformy odczepił się ponton, ich ponton, i odpływa w tamtą stronę. Więc skoczyłem na łajbę i popłynąłem za pontonem, myśląc, że chodzi o ponton. Ale jak byłem na wysokości gdzieś 15, może 20 metrów od tego gościa, który siedział na tej platformie, to on krzyczał do mnie, że tam utopił się mój kolega, że tam płynął i tego. Ja się pytam, gdzie? Nie? On mówi, że od platformy gdzieś 15 metrów w stronę tej wysepki, którą widać. A ta wysepka to po prostu glony i rośliny. Więc zacząłem tym moim pontonem pływać tam i z powrotem, do niego i z powrotem. Nie wiem, czy to było za trzecim, czy za czwartym podejściem, bo nie liczyłem. Patrzę, jest. No to też tak jak stałem na tym pontonie, od razu nura pod wodę i wyciągnąłem go. Wyciągnąłem go, odchyliłem mu głowę do tyłu i trzymałem. Zacząłem tam, widziałem, że kolega obok płynie też, miał jacket na sobie, zawołałem go, przypłynął, ja mówię, weź odbezpiecz jacket, napompuj i dawaj go na łódź, nie? I wciągnęliśmy go na ponton, drugi ponton. I kazałem jak najszybciej do brzegu, dostarczcie go do brzegu i niech go tam pompują. Według mojej oceny to co najmniej 15 minut, aż go nie znalazłem, aż go nie wyciągnęłem. Także stanowczo za dużo, stanowczo. Akcja reanimacyjna podjęta na brzegu okazała się bezskuteczna. Trwała ona około 40 minut. Najpierw prowadzona była przez osoby postronne, później przez strażaków ochotników, strażaków PSP, a następnie dojechał też zespół ratownictwa medycznego, który przejął tą akcję. Niestety mężczyzny się nie udało uratować. Świadkiem zdarzenia był m.in. wędkarz, który łowił niedaleko ryby. Facet był tutaj na tym balonie, krzyczy, woła, dawajcie łódź, dawajcie łódź. Drugi jakiś tam ponton odpłynął, chyba ten gościu w tym momencie chyba spadł do wody. I on krzyczy, dawajcie łódź, dawajcie łódź. Nie ma żadnej reakcji. Dzwonię na 997. Ale nikt mi się nie zgłasza, bo mówię, jak nie ma z lądu pomocy, no to dzwonię na 997. No nie mogłem się dodzwonić. No wie pani, jestem po operacji biodra, żebym nie miał tej operacji, ja bym prędzej dopłynął niż oni tymi łódkami tutaj. No. Na miejscu tragedii pojawił się burmistrz Jutrosina, który jeszcze 2 godziny temu otwierał zawody. Impreza zapowiadała się fajnie. Byliśmy przewidujący i przewidzieliśmy takie sytuacje, bo tak naprawdę od tych ratowników gmina wynajęła, my za nasze pieniądze, i dobrze, że ktoś był, ktoś podjął akcję ratunkową. Sprawę prowadzi rawiska prokuratura. Przyczynę śmierci ma wyjaśnić sekcja zwłok.